Buonasera amici sportivi, witamy w składzie Filip Gotowicz i Marcin Jerzyk. Witamy Cześć, się buonasera. Z wami po 28. kolejce Serie A i po hitowym meczu, właśnie czy hitowym, w każdym razie tak był określany, meczu Napoli kontra Milan. Milan wygrywa 1-0 po bramce Oliviera Giroud. I tym samym Francuz przełamuje klątwę dziewiątki już po raz kolejny tak naprawdę, o czym też pisze PASPRO nawet. Witamy PASPRO, fajnie, że jesteś z nami. Giroud to prawdziwy koniec klątwy dziewiątki Milano. Dokładnie, dokładnie to samo miałem na myśli. Także fajnie, że się zgadzamy. Jest też z nami Tomek Proch, cześć. DR1S, Mr. Pujac, witamy wszystkich. Jest też Deszczowy, cześć Deszczowy. No jest nas już troszkę na tym live'ie, super. No i cóż, Marcin i drodzy widzowie, czy to był rzeczywiście taki hitowy mecz, jak był zapowiadany? No bo wiadomo, szczyt tabeli, walka o punkty, które dają drużynie pierwsze miejsce w tabeli. Tymczasem pierwsza połowa, szczególnie dla mnie, to można powiedzieć bardzo słaby mecz w wykonaniu obu drużyn. Generalnie uważam, że Napoli dzisiaj praktycznie nie wyszło z szatni, bo to było, znaczy przepraszam, gdzieś tam 60 do 70 minuty, do 75 minuty, coś Napoli chciało szarpać i coś pokazywać, ale to już było za późno, to po pierwsze. A po drugie, cała reszta meczu bardzo chaotyczna, przespana wręcz przez Napoli, kompletnie niewidoczny Lorenzo Insigne. Victor Osimhen jako jedyny razem z Giovanni Di Lorenzo coś na boisku pokazywali. Kilka ciekawych interwencji Davida Ospiny, a poza tym naprawdę słaby mecz w wykonaniu Partenopei, i to na własnym stadionie. No i właśnie pytanie, jak wy to widzicie? Czy macie podobne spojrzenie na zespół z Neapolu? Buonasera, amici sportivi. Ja też się z wami serdecznie witam. Cieszę się, że po raz kolejny mimo późnej pory, przepraszam, jesteście z nami. Już widzę parę głosów na czacie, które jakoś oddają to, co sam sobie myślałem. Chociażby Oski Ash napisał, że zamiast oglądać pierwszą połówkę tego meczu, to wolałby oglądać spływającą ze ściany farbę. A to już wiele razy mieliśmy tak, że pastwiliśmy się troszeczkę nad tymi niedzielnymi hitami i nad tym, co właśnie miało być pojedynkiem z tej najwyższej półki, miało się wszystko od wysokiego C rozpoczynać, a tu właśnie też Krzysiek Durtan słusznie zwraca uwagę na to, co tam się działo. No, na pewno nie było to wielkie widowisko. Rzeczywiście Krzysiek tutaj słusznie zauważa, że tych iskier było tam dużo, dużo więcej niż tego, co można by piłkarsko oczekiwać, szczególnie w pierwszej połowie, co też zresztą Marcin Nowomiejski potwierdził w studiu w Eleven. Też tam się próbowali panowie wzbić na wyżyny dyplomacji, żeby jakoś wybrnąć z tego meczu. Miałem taką nadzieję, że ta bramka strzelona dosyć szybko po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę jakoś ten mecz otworzy i przez jakiś czas miałem wrażenie, że tak będzie, że Napoli spróbuje, że chociaż podejmie jakąś tutaj walkę, czy podejmie rękawice, ale chyba Milan dzisiaj ten mecz wygrał przede wszystkim niekoniecznie piłkarsko, ale przede wszystkim wydaje mi się fizycznością, walecznością i dużą intensywnością. To, co się dzisiaj według mnie szczególnie rzucało w oczy, to, że oni stanowili taki monolit jako drużyna. To często się podkreśla, że Stefano Pioli właśnie że zbudował drużynę i to dzisiaj widać było, że nikt nie odstawiał nogi, że jak to się czasem potocznie mówi, jeden za drugim stoi. Czy to przy kontuzji, czy przy przewinieniach faulu na Giroud, czy przy paru innych faulach, no właśnie, bo ta gra też była bardzo momentami ostra, bym nawet powiedział, bo to nie tylko, że taka męska walka bark w bark, ale to było mocna,
Czasami tam te przepisy były przekraczane dosyć ostro, więc to chyba, mam wrażenie, było takim kluczem dzisiaj miano. No i to oczywiście, co zresztą podkreślaliście też u nas na czacie, że Olivier Giroud był w tym miejscu, w którym być powinien. No i naprawdę szacun dla niego, że się tak sprytnie zachował, bo naprawdę najpierw był na spalonym, później podniósł głowę, zerknął na ustawienie Koulibaly'ego, no i ustawił się z nim w linii po prostu i później się minimalnie przesunął. Także przyszła mi na myśl ta bramka, którą Giroud strzelił w derbach przeciwko Interowi. Tam Brahim Diaz też strzelił piłkę w pole karne i Giroud ją wpakował do siatki. Dzisiaj to było trochę bardziej przemyślane, mam wrażenie, ale naprawdę no, zachował się taki jak rasowy napastnik. Sprawdził na ustawienie ostatniego obrońcy i się za nim schował. Koulibaly swoją drogą chyba dzisiaj tego meczu nie zapisze do swoich najlepszych. Jasne. To, co wspomniałeś, że dzisiaj Milan sprawiał wrażenie takiego monolitu. Rzeczywiście to można potwierdzić. Tak samo to zaangażowanie w ogóle. Tutaj można powiedzieć kolokwialnie gryźli trawę tak naprawdę zawodnicy Rossonerich. Oliver Giroud, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, przełamuje cały czas tą klątwę dziewiątki, więc o tym można już zapomnieć. Jest tam, gdzie być powinien. Co prawda nie jest to może Filippo Inzaghi żyjący całe życie na spalonym, ale też Giroud potrafi znaleźć się tam, gdzie powinien i dostawić w odpowiednim momencie nogę. Ale inny zawodnik Milanu zrobił na mnie też bardzo duże wrażenie i to znowu nie pierwszy raz, Rafael Leao. Problem tylko w tym, że on cały czas skuteczności nie ma, natomiast to, z jaką łatwością on przechodzi przez zawodników, jak on kiwa, jakie on wyprowadzenie akcji robi, naprawdę no, rewelacyjnie. Tak? Gdyby on jeszcze potrafił to zwieńczyć właśnie jakąś bramką, to byłoby już w ogóle super. Natomiast bardzo mi się podobał dzisiaj właśnie zawodnik Milanu. Tak samo podobał mi się Pierre Kalulu i świetnie sobie radzi w obronie razem z Fikayo Tomorim. To jest w ogóle naprawdę, myślę, że Paolo Maldini musi być naprawdę zadowolony z tego transferu, bo ściągnął tak naprawdę zawodnika, który w sobie można powiedzieć jest no-name'em, tudzież był no-name'em, a już nie jest, i naprawdę świetnie sobie radzi. To jest kolejny mecz, który potwierdza, że rzeczywiście on ma umiejętności i Kalulu naprawdę świetnie sobie radzi. No i do tego standardowo w obronie, ale w sumie tak bardziej w ofensywie niż w obronie, Theo Hernandez. Kolejny świetny mecz, ale to już do tego jesteśmy przyzwyczajeni. No i do tego pewny w bramce, chociaż w sumie bezrobotny dzisiaj Mike Mignon. Tak, nie miał zbyt wiele roboty, tam kojarzę jakiś strzał Osimena. Ogólnie to Napoli było mocno bezzębne dzisiaj w ataku. Piotr Zieliński taki schowany, bardzo, bardzo niewidoczny. Insigne jakieś tam próby podejmował, ale to głównie były próby bardzo niecelne, albo zagrywał za mocno, albo totalnie kompletnie nie w kierunku przeciwnika, przepraszam, partnera z drużyny. Natomiast to, co wspomniałeś o tych no-name'ach, no coś w tym jest, czy no-name, kiedy przychodził o Kalulu, to dzisiaj może żaden z piłkarzy Milanu nie zagrał jakichś wybitnych zawodów, natomiast wielu zagrało na takim poziomie powyżej średniej, czyli tak jak już wspomniany przez ciebie Hernandez, który tam wyróżniany był wielokrotnie, czy Kalulu, czy Tomori, ale też myślę, że Benacer jest dzisiaj piłkarzem, którego warto wyróżnić, zresztą też o tym pisaliście, że to może nawet MVP dzisiejszego wieczoru. Nie wiem, czy troszeczkę mniej dzisiaj widoczny nie był Tonali, którego chwaliliśmy poprzednim razem, i Frank Kessie chyba troszeczkę dzisiaj też był mniej widoczny, natomiast no, Milan... Kessie to jest już od dłuższego czasu poza grom i chyba w jakimś nowym klubie, jeszcze nie wiadomo jakim, ale na pewno w nowym. Tak, no to po raz kolejny potwierdza nam się ta stara piłkarska zasada, że jak nie masz czystej głowy i jak więcej czasu poświęcasz na rozmowy
z agentem, tudzież nowym pracodawcą, no to po prostu brakuje ci czasu na to, żeby się przygotować także mentalnie do po prostu kolejnej ligowej kolejki. Natomiast jeśli chodzi jeszcze, pozwolę sobie na momencik powrócić do Giro, bo to jest rzecz moim zdaniem warta podkreślenia. Mam wrażenie, że jak on przychodził do Milanu, to wielu poddawało wątpliwość ten transfer i jakoś niespecjalnie w Francuza wierzyło. Tymczasem w tym sezonie on strzelał gole i Napoli, czyli dzisiaj, i Interowi. I to jest tylko trzech takich piłkarzy w lidze. Jest jeszcze Ruslan Malinowski i Gianluca Scamacca. Także tutaj oprócz tego, że strzela bramki, które czasem kompletnie zmieniają bieg wydarzeń, no bo przecież to w jakimś stopniu dzięki niemu udało się uniknąć porażki w ligowym starciu derbowym, to też strzela bramki no, bezpośrednim po prostu rywalom w walce o mistrzostwo, więc to na pewno, jeśli uda się Milanowi zdobyć tytuł, no to będzie to jeden z głównych aktorów, którzy będą mogli być po tym sezonie wyróżnieni. Myślisz, że Milan ma realnie szansę na rzeczywiście zdobycie mistrzostwa, czy jednak mimo wszystko Inter, który, no nie bójmy się tego powiedzieć, zgwałcił Salernitanę? Całe szczęście, że jesteśmy już po 23, więc może nam tego z YouTube'a nie wytną. Prawdę powiedziawszy, to teraz powiedzenie, która z tych ekip, nie skreślałbym jeszcze Napoli i nie skreślałbym też Juventusu. A to też nic specjalnie odkrywczego nie powiem. Natomiast do czego zmierzam? Że biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, może niekoniecznie akurat z kolejki z tego weekendu, ale z poprzednich trzech, no to w zasadzie nie sposób stwierdzić, która by z tych ekip miała być bliżej. Tak, no, teoretycznie pewnie jakby spojrzeć na notowania ekspertów, opinie kibiców czy kursy bukmacherskie, to najbliżej pewnie byłby Inter. Natomiast no też pamiętajmy, że no Inter nie jest liderem, ale ma jeszcze jeden mecz zaległy do rozegrania, więc jak rozmawialiśmy o tej sprawie w poniedziałek z Arkiem, no to dotrzyliśmy do wybitnie odkrywczego wniosku, że zależeć będzie forma tych ekip w następnych tygodniach, ale tak już zupełnie poważnie, to gdybym miał postawić, ale nie u bukmachera, to bym pewnie wybrał Inter. Natomiast to jest tak wszystko blisko i tak to stoi, można powiedzieć, na ostrzu noża Scudetto w tym sezonie, że pewnie nie sposób tutaj powiedzieć czegoś takiego bardziej konkretnego. Tak jak mówię, no, te trzy ekipy pozostają mocno w grze, ale kto wie, czy tam się zza pleców jednak nie wyłoni Juventus. No z tym Juventusem to raczej chyba... Ja wiem, pewnie jeszcze przejdziemy do omówienia meczu dzisiejszego. Ale tak tylko w skrócie powiem, że to chyba jednak pobożne życzenia kibiców, żeby to jeszcze gdzieś tam Juventus włączyć do tej walki o Scudetto, no ale zobaczymy. No pewnie dobrze. Tak, ale jakby to powiedział trener Scorza, no liga będzie ciekawsza i z perspektywy niekoniecznie kibica Milanu, Interu czy Napoli, to jakby się Juventus do tej walki włączył, no to byłoby ciekawie. O, mamy specjalistę od bukmacherki. Okej, to już generalnie... Naszego wiernego kibica Genoi, tak, przecież. Tak jest. A, kibica Genoi przy okazji. Ale to jak skoro Krzysiek postawił na Juventus, to w sumie możemy zamykać ten sezon i już wiadomo, kto podniesie. No, ja się dziwię, że on na Genoę nie postawił. Pewnie lepszy kurs by miał. Krzysiaka postawiłeś na Genoa, że się utrzyma? Przyznaj się. Jako wierny kibic pewnie postawię. Tak jest. No, słuchaj.
Dobrze. Marcin, powiedz mi, co tam się stało w meczu Romy z Atalantą? Tak, no. Miałem nadzieję, że mnie nie spytasz o to. No, wybacz. Drogą, Adam Bandurski już widziałem, że był na samym początku już naszego live'a i przypomniał się z tym, że on już w poniedziałek pisał o tym, że Roma pokona Atalantę i przeskoczy ją w tabeli. Rzeczywiście tak było, także szacunek Adam i gratulacje dla ciebie za wytypowanie i gratulacje dla Romy. Co się dzieje z Atalantą, no to długi temat i pewnie nie mamy aż to zanim przejdziemy do tego długiego tematu, Jan Durek, dziękujemy bardzo za wpłatę i zadaję pytanie, Jan. Czy De Laurentiis wyda kolejne miliony na transfery i kogo kupić do kreowania gry Napoli w Serie A? Czyli kogo jakby z innych klubów, tak? O to chodzi. I czy wyda miliony na transfery? De Laurentiis raczej pieniędzmi nie szasta. No tutaj wyjątek oczywiście Osimhen. Natomiast no raczej ten prezes tego klubu pieniążkami szastać nie lubi, co chocażby pokazują negocjacje kontraktowe z Lorenzo Insigne, który ostatecznie przecież ląduje w Toronto z względu że nie chciano mu kontraktu żadnego lepszego dać, tylko wręcz obniżyć zarobki. Więc ja nie wierzę w to, że De Laurentiis szarpnie się i zakupi jakiś nie wiadomo jakich piłkarzy z stopu. A kogo kupić do kreowania gry Napoli z Serie A? Masz, Marcin, jakiś pomysł, kto to mógłby być? Szczerze, to byłby trochę strzał kompletnie w ciemno, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę to, co wspomniałeś o aktualnej polityce transferowej Napoli De Laurentiisa, bo jeżeli oddajesz w zasadzie bez walki największą gwiazdę swoją, w zasadzie piłkarza, który jest swego rodzaju symbolem Napoli i może i Neapolu, a może i połowy kampanii do MLS, to raczej ciężko się spodziewać, żeby to miał być jakiś transfer, który rzuci na kolana resztę ligi. Paspro pisze, że Dybala do Napoli, ale wiesz, spoko, no pomysł jest wyborny, bo ja osobiście jestem fanem. No właśnie, ja osobiście jestem fanem Paulo Dybali i gdyby on tam dostał możliwość gry, to pewnie bym temu przyklasnął, ale kompletnie w to nie wierzę, bo nie ma szans, żeby De Laurentiis wyłożył pieniądze za ten transfer i za kontrakt Dybali. Gdyby on miał jakkolwiek rozważać przejście z Juventusu do Napoli, to znaczyłoby, że De Laurentiis musiałby mu sporo więcej zapłacić, więc to chyba jest science fiction. A Krzysiek Durtan wspomina Krychowiaka. Mhm. Tak. No Krychowiak, no cóż. No dobrze. Dybala, nie wiem, czy w Neapolu są tylko jeszcze kończąc wątek Krychy, to nie wiem, czy w Neapolu są wystarczająco fajne salony mody, żeby Grzegorz decydował się tam grać. Więc. Czy dobre futra można tam kupić i zegarki? Czy dobre futra, tak. No, słuchaj, może się coś znajdzie. Nie, no w sumie w Neapolu futra nie wspomina, trzeba nosić. Wspomina więc Bajramiego z Empoli i to może byłby już bardziej trafny trop. Natomiast to właśnie tego typu transfer, który miałem na myśli, że może nie rzuci na kolana połowy ligi, ale może być całkiem fajnym wzmocnieniem i faktycznie Bajrami by się, myślę, wpisywał tutaj w ten trop. Paspro proponuje Papu Gomez. No, ja uwielbiam Papu Gomeza. W ogóle średnio mnie interesuje Liga Hiszpańska, natomiast jak mam chwilę wolnego, to chociaż sobie skróty zawsze z Sevilli oglądam, bo no, naprawdę wielkim sentymentem i wielką miłością nadal Papu Gomeza darzę, więc jakby wrócił do Serie A, to ja bym wszystkimi kończynami się pod tym podpisał. Ambitna deklaracja, słuchaj.
Ojejku. No dobrze, ale wróćmy do Roma Atalanta. Jednak, myślałem, że uda się zmienić temat. Roma wygrywa 1-0 po bramce Tammy'ego Abrahama. Bardzo dobry mecz Nikoli Zalewskiego. To tak zauważyłem, oglądając ten mecz. Po raz kolejny Chris Smalling, dobre zawody. Natomiast jeżeli mówiąc o obronie, to panie Marcinie, to był jakiś kryminał w wykonaniu Atalanty, szczególnie właśnie przy wyprowadzaniu tej akcji, po której padła bramka Tammy'ego Abrahama. Więc co tam się dzieje? Tak, no tutaj koszmarny błąd Mario Paszalicza, od którego się ta cała akcja rozpoczęła. Bardzo szybko poprowadzona kontra. No trochę ten mecz, jeśli chodzi o przebieg, no niekoniecznie jeśli chodzi o wynik, przypominał to pierwsze spotkanie rozgrywane w Bergamo w grudniu, gdzie Atalanta przegrała 1-4. Prawdopodobnie najsłabszy mecz Atalanty na jesieni i bardzo być może, że najlepszy mecz Romy na jesieni, czy w tej pierwszej rundzie. Teraz ten mecz był o tyle moim zdaniem podobny, że się bardzo zbliżony, analogiczny sposób ułożyły akcenty w tym spotkaniu. Atalanta miała zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki, jeśli chodzi o kreowanie sytuacji, kontrolowała długimi fragmentami grę, natomiast kompletnie nic z tego nie wynikało już w fazie ataku. Po prostu miała problemy z tym, aby we właściwy sposób przejść od fazy kreowania do fazy ataku. I tu bardziej Inter niż Mediolan pisze o tym, że Bergamo bezzębne. No i tak, no, to jest jedna z przyczyn, dla których Atalanta zaczyna pikować w tabeli. Nie ma napastnika. Teraz troszeczkę się udało poprawić obronę, bo mimo tam tego, co wspomniałeś, że ten koszmar w obronie, no to zaczęło się od straty jeszcze w tej fazie ataku tak naprawdę, ale i Demiral i Palomino akurat zagrali w miarę niezłe zawody. Natomiast tutaj mecz został przegrany fizycznością po raz kolejny problemami z intensywnością gry, z jej szybkością, no i też z kreowaniem. Ja tam przed meczem pisałem, że Toyn Copminers może być tutaj kluczem do sukcesu. On został całkowicie i bardzo skutecznie zneutralizowany przez obrońców Roma, nie tylko obrońców, bo też dobrze sobie środkowa formacja Romy radziła. Także to był taki typowy mecz imienia José Mourinho, czyli Roma nie kreowała jakoś dużo sytuacji. Tak, jeśli chodzi o inne wartości statystyczne, to ten mecz był bardzo, bardzo wyrównany. Bardzo podobnie wyglądała i liczba podań, i celność podań, i sytuacje stworzone, strzały celne, niecelne. Natomiast Roma była skuteczniejsza, wykorzystała to, co miała. Atalanta tutaj też swoje przyłożyła, bo pomogła. Przepraszam, że ci wejdę słowo tak? z tymi podaniami, tak? Bo patrzę sobie właśnie na statystykę tutaj podań. 592 dla Atalanty, 310 dla Romy, więc no ta różnica jednak jest większa. Tak, no to ona wynikała właśnie z tej przewagi w posiadaniu piłki. Tutaj te badania się tam niespecjalnie przekładały na stworzenie realnej przewagi, więc nie miał kto po prostu w Atalancie strzelać. Wszedł Luis Muriel w drugiej połówce. No tak, no Tomek Czułowski pisze, że to Gasperini zepsuł zapatę. Dokładnie tak było. Bardzo możliwe, że to był kluczowy moment tego sezonu, może nie chcę powiedzieć, że przełomowy w takim negatywnym oczywiście znaczeniu, także Muriel wrócił, ale no to wiadomo, że jeszcze trochę czasu zajmie mu zanim do tej formy powróci, o ile rzeczywiście oczywiście będzie w stanie
powrócić na dłużej. No a tak to w ataku próbuje grać trójka, która nie jest, z których żaden nie jest napastnikiem, czyli Mario Paszalić, który kompletnie nie jest dziewiątką, Jeremy Boga, który trochę próbuje, ale w zasadzie to on też jest raczej napastnikiem tym bardziej takim bocznym, skrzydłowym, może trochę brać na dziesiątkę, jak Papu Gomez. Rusłan Malinowski, który też nie jest dziewiątką i w zasadzie tutaj opcje się wyczerpują, więc Tomek Proch, masz absolutnie rację, że to było takie klepanie dla klepania. Atalanta nic, masz rację, Atalanta nic nie potrafiła sobie tutaj wykreować, więc pod względem taktycznym i pod względem takim, bym powiedział, fizycznym, to Roma ten mecz wygrała i zresztą bardzo niskie noty od różnych serwisów kibicowskich Atalanty otrzymali główni aktorzy tego widowiska, przede wszystkim Gian Piero Gasperini. No właśnie, ale Jeremy Boga, ja bym chciał ciebie, was wszystkich zapytać, bo ilekroć ja widzę tego zawodnika w barwach Atalanty, tym bardziej utwierdzam się, że ten transfer był raz, że przepłacony, a dwa, że niepotrzebny dla Atalanty. Takie mam wrażenie. Nie wiem, jak ty o tym myślisz, Marcin. Czy przepłacony, to wiesz, może za wcześnie jeszcze, żeby tak deklaratywnie tutaj o tym mówić, natomiast nie zgodziłbym się, że niepotrzebny, bo pomysł był taki, żeby Boga grał w taki sposób, jak grał Papu Gomez, bo od kiedy Papu odszedł, no to były tutaj różne próby zastąpienia go na tej pozycji, które się kończyły w różny sposób, albo tam grał Malinowski, ale on gra w inny sposób, próbował tam trochę grać Pessina, czy właśnie Paszalić, natomiast to są wszystko piłkarze o innych predyspozycjach, o innej charakterystyce, natomiast to właśnie Boga ma duże przyspieszenie, potrafi zejść na swoją lewą nogę, potrafi też często ścinać do środka, także to miało być tego typu rozwiązanie. Problem polega na tym, że w tym momencie Boga po prostu próbuje grać na takiej pozycji, ale nie ma z kim, bo żeby to się wszystko domknęło, no to potrzeba jeszcze napastnika. Także w tej chwili myślę, że jeszcze troszeczkę jest za wcześnie, żeby go tak w zdecydowany sposób ocenić na nie. Może też byłoby nieuczciwe mówiąc, że to jest piłkarz z dużym potencjałem, no bo w końcu to już jest zawodnik ukształtowany i dobrze znany na włoskich boiskach. Zakładając, że jeszcze kiedyś Atalanta napastnika będzie miała, to wówczas Boga, myślę, będzie w stanie pokazać dużo więcej, ale no nie jestem teraz optymistą, czy to będzie jeszcze w tym sezonie. Jasne. No dobrze, co jeszcze możemy powiedzieć tak naprawdę o tym meczu? Tutaj padło pytanie od naszych widzów, konkretnie Daniel Karczewski. Co zrobił Derun, że dostał drugą żółtą kartkę zaraz po pierwszej? No Derun się, krótko mówiąc, podpalił i tak bardzo przeżywał decyzję sędziego, który dał mu żółtą kartkę za faul, że puścił mu jakąś wiązankę i jeszcze parę nie do końca kulturalnych gestów poszło z jego strony, więc sędzia bardzo szybko dołożył mu drugą żółtą kartkę do tej pierwszej. Natomiast z tego, co czytałem w mediach społecznościowych, to Martin Deron jest tym razem przekonany o tym, że to on miał rację, chociaż akurat on jest piłkarzem, który często potrafi wziąć winę na siebie i zawsze wydawał mi się gościem takim konkretnym, ogarniętym, no to tym razem twierdzi, że tam się absolutnie nic nie działo i w ogóle nie wie, co się stało. Gdyby miał pretensje do sędziego o brak czerwonej kartki za faul na Demiralu jeszcze w pierwszej połowie, to mógłbym na ten temat potencjalnie dyskutować, natomiast kompletnie nie rozumiem tutaj tego wybuchu również i na boisku, jak i później w mediach społecznościowych. Deron zresztą w kolejnym spotkaniu ligowym nie zagra, bo będzie musiał pauzować za nadmiar żółtych kartek, więc być może świadomość tego, że
że w takiej sytuacji będzie zmuszony obserwować mecz z trybun, go jakoś tak zdenerwowało, że odcięło prąd po prostu. Możliwe. Andrzej Kmisic tutaj zwraca uwagę, to jest ciekawe i jakże prawdziwe, że receptą na wygrywanie Romy jest José Mourinho na trybunach. No rzeczywiście coś w tym jest, bo kiedy Mourinho nie ma przy linii bocznej, rzeczywiście Roma potrafi zagrać bardzo dobry mecz. To jest ciekawe spostrzeżenie. Tomek Proch natomiast pyta, i to jest całkiem ciekawe pytanie, myślę, Marcin, i fajnie też jakbyś mógł na to odpowiedzieć. Czy patrząc na Gasperiniego, nie macie wrażenia, że powoli on zaczyna być zmęczony Atalantą i Atalanta nim, podobnie jak końcówka Allegriego 3 lata temu w Juventusie? Jak ty myślisz o tym? Znaczy tak, na pewno jest, zawsze nadchodzi taki moment w każdej tego typu relacji, że następuje jakieś przeciążenie i trzeba znaleźć ten właściwy czas, kiedy dobrze byłoby się rozstać. Ja bym poczekał z odpowiedzią na to pytanie do końca sezonu, bo to jednak, czy Atalanta zagra w pucharach, czy zagra w Lidze Mistrzów, bo to jeszcze potencjalnie jest możliwe. W tym momencie 6 punktów straty do Juventusu i jeden mecz zaległy, więc troszeczkę oczywiście ta czwórka odjeżdża, może w ogóle puchary zaczynają odjeżdżać, ale to jeszcze jest trochę czasu. Lecco di Bergamo w zeszłym tygodniu pisał, że to jest teraz ten moment, w którym Atalanta powinna się rozpędzać, no ale ten mecz w Rzymie kompletnie tego nie potwierdził. Optymistyczna wersja dla Atalanty jest taka, że na szczęście już więcej razy z Romą w tym sezonie grać nie będzie, więc może będzie większa szansa na punkty. Ja, jeśli chodzi o moje takie osobiste zdanie, to myślę, że Gasperini będzie podejmował próbę wyjścia z tego kryzysu i że w momencie, kiedy wrócą piłkarze, których w tym momencie brakuje, szczególnie właśnie formacja ataku, to, że ta Atalanta będzie wyglądała inaczej i będzie jeszcze szansa, że ona wróci do tej fazy, za którą wielu kibiców ją pokochało. Natomiast nie wiem też, jakie są plany nowych amerykańskich właścicieli. Co prawda Steven Paliuka wygląda na gościa, który nie rzuca się jakoś tak specjalnie z takimi szalonymi decyzjami. Raczej nie będzie ktoś w stylu Jesusa Gila w Atletico Madryt. On podkreślał bardzo, że prowadzą przez, jeśli dobrze pamiętam, już blisko 30 lat Boston Celtics, tam miał chyba tylko 3 trenerów, więc raczej by to wskazywało na to, że Gasperini tam dostanie jeszcze od niego szansę, ale no, to nigdzie nie jest zapisane wprost. Zobaczymy, jaki będzie budżet na transfery, zobaczymy, kogo tam sobie Gasperini wraz z całym sztabem sportowym wymyśli, więc pewnie będziemy mądrzejsi na koniec sezonu i biorąc pod uwagę to, które miejsce Atalanta zdobędzie po prostu na koniec sezonu. Też nie jest tak oczywiście, że Atalanta jak nie awansuje do pucharów, to ten projekt się załamie i zakończy, ale no to będzie na pewno taki duży czynnik, który nowi właściciele będą musieli wziąć pod uwagę przy rozmowach przed kolejnym sezonem. Widzę, że paru z Was, i bardziej Inter niż Mediolan, i Tomek Czułowski wspominają De Zerbiego. No ciekawy trop, szczególnie biorąc pod uwagę aktualną sytuację na Ukrainie i to, że De Zerbi musiał opuścić Szachtar i wrócił do Włoch, no i będzie szukał w związku z tym pracy, być może na właśnie rynku włoskim. Świetny fachowiec, to zresztą Tomek też słusznie zauważa, że to idealny zastępca prawie w każdym klubie, bo pewnie mało byłoby klubów, które by powiedziały, że De Zerbi ich kompletnie nie interesuje i któremu pokazano by drzwi bez nawet podjęcia z nim rozmów, także
może to być rzeczywiście mocno rozchwytywany trener na tej giełdzie Mercato, ale Mercato trenerskim. No jestem ciekawy właśnie, jak to się zakończy. No taka niefortunna sytuacja, że właśnie De Zerbi będzie dostępny. No ale zobaczymy, czy rzeczywiście ktoś będzie chciał to wykorzystać. Znaczy pewnie wiele klubów będzie chciał wykorzystać, tak jak mówisz. Tylko zobaczymy, gdzie finalnie De Zerbi wylątuje i czy rzeczywiście będzie to Italia. Może jednak gdzieś poza. No dobrze, myślę, że możemy przejść króciutko do następnego meczu. Dlaczego króciutko? Bo tutaj za wiele o tym meczu nie da się już powiedzieć, oprócz tego, że było 5-0, że Lautaro Martinez się obudził i obudził się w wielkim stylu, ale pytanie, czy to jest jednorazowy wyskok i wystrzelał się już na przykład na następne 3 spotkania? Czy to jest rzeczywiście takie przebudzenie i teraz bestia się obudziła, będzie strzelał dalej. Edin Dzeko, 2 bramki do tego dokłada. Bardzo dobre zawody Nicolo Barelli. W sumie cały Inter zagrał po profesorsku, ale z kolei to była właśnie tylko czy aż Salernitana, bo ja po spotkaniu Salernitany z Milanem, zresztą chwaliliśmy bardzo wtedy ekipę z Salerno, mówiliśmy, że oni po prostu zagrali mecz życia praktycznie. No na pewno najlepszy mecz w tym sezonie. Więc miałem pewne właśnie, zastanawiałem się, jak to będzie z Salernitaną. Czy oni rzeczywiście też znowu pokażą taką wolę walki i jakimś cudem wykręcą dobry wynik, tak jak z Milanem, czy pójdą na rzeź niewiniątek, tak jak właśnie się stało. No i teraz pytanie właśnie, czy Inter już zakończył tą swoją zadyszkę, wraca z powrotem do formy. Czy Simone Inzaghi już to poukładał ponownie? Czy Lautaro Martinez rzeczywiście się odblokował? Czy to po prostu w tym momencie była tylko Salernitana dla Interu? No właśnie. Może to zabrzmi trochę śmiesznie, ale Salernitana miała pecha, że trafiła na Inter właśnie w takim momencie. No bo jeśli oni, jak mówiliśmy w poniedziałek, oni, w sensie Inter, oddali 69 strzałów na bramkę i z tych strzałów żaden nie zakończył się golem, no to było pewne, że no kiedyś w końcu muszą zacząć trafiać. No a jaki lepszy mecz na przełamanie, jak nie właśnie mecz z ostatnią drużyną w tabeli, która dodatkowo straciła najwięcej goli w całej lidze. Gol, który ten pierwszy gol, który strzelił Lautaro Martinez, był golem zdobytym po 425 minutach bez bramki we wszystkich rozgrywkach i to jest taka najdłuższa negatywna seria od stycznia 2018 roku. Wówczas Inter nie strzelił gola przez 430 minut, więc tak trochę pół żartem, pół serio, no Salernitana miała pecha, że to nastąpiło właśnie w tym momencie. No oczywiście z tym pechem to żartuję, no bo to przecież no Inter zagrał, myślę, dobre zawody, tak? No co by nie mówić, to mecz ten Salernitany z Milanem pokazał, że trzeba też takie mecze umieć wygrywać. Zresztą Salernitana w ten mecz weszła nie najgorzej, bo znakomitą sytuację do strzelenia gola miał Simone Verdi, ale nie trafił. Gdyby trafił, to nie mówię, że Inter by nie wygrał, ale pewnie by się troszeczkę te losy użyły inaczej. W ogóle jeszcze jedna ciekawostka statystyczna, to Inter miał z Salernitaną w tym sezonie bilans bramkowy 10-0, bo w pierwszym spotkaniu też wygrali 5-0. I to jest pierwszy taki przypadek, uwaga, od sezonu 58-59. Wówczas Fiorentina miała taki bilans w spotkaniach przeciwko Torino, więc no, to nie często się, jak widać, zdarza, żeby udało się zaaplikować przeciwnikowi w dwumeczu dwucyfrówkę, a jednak Inter tego dokonał. Lautaro się odblokował, tak jak mówisz, Dzeko w sumie też się odblokował, bo jeszcze asystę, jak dobrze pamiętam, zaliczył, a jeszcze bym zwrócił uwagę, że asystę pierwszą w nowych barwach zaliczył Robin Gosens, który też myślę, że całkiem niezłe zawody, biorąc pod uwagę długą przerwę w końcu od
zdaje się, września Robina Gosensa na boisku nie było. Życzę mu tam jak najlepiej i no mimo, że w innej koszulce, to trzymam za niego mocno kciuki. No ten mecz pewnie nie da nam takiej jasnej odpowiedzi, czy to jest koniec zadyszki, czy tylko właśnie kolejny mecz przeciwko takiemu przeciwnikowi, który nie postawił jakoś bardzo wysoko, przynajmniej w piątek, tej poprzeczki. We wtorek czeka Inter wyjazd do Liverpoolu. Tak. I no nie wiem, jak twoim zdaniem, mają jakieś szanse jeszcze, żeby w ogóle jakoś realnie o tym awansie myśleć? Znaczy ja w ogóle nie dawałem im szans. Pamiętam, że tutaj jakby spierałem się z Arkiem, gdzie Arek jeszcze właśnie dawał szansę Interowi na walkę z Liverpoolem. Ja od razu mówiłem, że Inter nie ma szans i to wiedziałem już przed dwóm meczem. Teraz tak naprawdę Inter potrzebowałby cudu, żeby awansować dalej, ale z tak grającym Liverpoolem, a nawet może z Liverpoolem lekko pod formą, to mimo wszystko uważam, że na tym etapie, mówię to z bólem serca, Serie A, a Premier League to są dwa różne światy i tutaj no, ciężko oczekiwać innego rezultatu niż awansu Liverpoolu do kolejnej fazy rozgrywek. Jeżeli Inter wygra we wtorek z Liverpoolem, no to naprawdę chylę czoła. W tym momencie nie powiem, że odszczekam, bo już znam takiego jednego, co lubi szczekać. Ale będę naprawdę w pozytywnym szoku, bo no inaczej. Futbol jest, to jest gra nieprzewidywalna. Tu różne cuda się mogą dziać. Wiemy, widzieliśmy różne comebacki. Chyba taki jeden z najlepszych w historii to przecież właśnie mecz Milan kontra Liverpool w finale Ligi Mistrzów. Więc różne scenariusze mogą być, natomiast nie zwiastuje czegoś takiego w tym meczu. Tak, no niestety na niekorzyść, jeśli tak można powiedzieć, Interu działa to, że to jest dwumecz i jednak łatwiej jest niespodziankę sprawić w sytuacji, kiedy w danych rozgrywkach masz tylko jeden mecz, a teraz no, Inter wybiera się do Anglii już z no, bagażem strat i odrabianie tego, co się straciło na San Siro, na Anfield, to jest też moim zdaniem mission impossible. Także ten wtorkowy mecz pewnie też nam nie da odpowiedzi na to pytanie, czy Inter ten kryzys przełamał, bo tam zdecydowanie jest chyba już po wszystkim, a w kolejny weekend Inter będzie grał na wyjeździe z Torino, tak. Więc teoretycznie przeciwnik nieco trudniejszy i taki, który tutaj, no oczywiście od Salernitana, nie od Interu, od Liverpoolu, który teoretycznie może tutaj troszeczkę więcej napsuć krwi i może ta kolejna niedziela będzie takim lepszym czasem na to, żeby na to pytanie lepiej odpowiedzieć. No w każdym razie ciężki marzec będzie przed właśnie Interem, no bo tak jak mówisz, Liverpool, Torino, Fiorentina i 3 kwietnia mecz Juventus-Inter. I na ten mecz ostrzą sobie zęby wszyscy. Jeżeli Juventus dałby radę zdobywać dalej punkty do meczu z Interem i później zagrać bezpośredni mecz z Interem, to właśnie tutaj ludzie, szczególnie nawet też dzisiaj był poruszany ten temat w Eleven, jak Marcin, nasz kolega, został zapytany o to, czy Juventus ma jeszcze szansę do właśnie włączyć się w walkę o Scudetto. No, na chwilę obecną 5 punktów. Tak? 5 punktów. No już teraz 7. 7. 7 punktów różnicy. Czy to jeszcze może się coś tutaj zadzieć? Czy Juventus jeszcze może mieć szansę na Scudetto? Moim zdaniem oczywiście nie, mimo że matematyczne szanse są i nawet jeżeli Juventus wygrałby z Interem, to pewnie by się przybliżył, pewnie ta walka byłaby bardziej zacięta. Natomiast no, trzeźwo patrząc, nie widzę starej damy tutaj na pierwszym miejscu w tabeli, chociaż no,
wiadomo, jako kibic Juventusu pewnie bym się cieszył, aczkolwiek bym powiedział, że byłaby to, znaczy inaczej, z punktu widzenia tak, zdobyli więcej, najwięcej punktów, to byłoby to zasłużone, natomiast w perspektywie całego sezonu, moim zdaniem, nie byłby to zasłużony mistrz, ale odłóżmy to na bok, bo tak jak mówię, to można sobie tylko gdybać w tym momencie, nie ma w ogóle takiego tematu, moim zdaniem. Tak. Adrian, cześć Adrian, tutaj pytasz już drugi raz już, czy było Atalancie. Tak, było Atalancie, o tym meczu z Romą już było, także musisz sobie przewinąć później, ale jak nam starczy czasu, to może jeszcze coś powiemy o bo rozmawiamy tu już o Interze, Lidze Mistrzów, więc może na koniec jeszcze o Lidze Europy i Lidze Konferencji Europy, bo tam też dwie włoskie ekipy przecież. Co do tego pytania, czy stwierdzenia twojego, Filip, odnośnie szans Juventusu. Ja mówiłem, że żebym ich nie skreślał, natomiast co działa na ich niekorzyść w tym kontekście? To jest to, że muszą się ścigać z trójką w tym peletonie, bo wspomniałeś Derby d'Italia, że będzie mecz z Interem i się wtedy Juventus przy zwycięstwie potencjalnie musiałby czy mógłby do Interu zbliżyć, no ale przecież pozostaje jeszcze Milan, do którego w tej chwili jest 7 oczek, no jeszcze jest Napoli, także no ciężko jest ścigać się z trójką uciekinierów jednocześnie, nie? To jest tutaj pewna dodatkowa trudność, no ale chociaż wiesz, znaczy inaczej, co tutaj jakby działa znowu na korzyść Juventusu, okay. To to, że tak jak powiedziałeś w jednym ze swoich podcastów, zadałeś takie pytanie, czy Scudetto parzy? I właśnie tu chyba wychodzi na to, że rzeczywiście parzy, bo czołówka Serie A ostatnio no, zalicza naprawdę albo wpadki, albo wygląda po prostu na mega zmęczoną i tutaj jakby wszyscy się ścigają do tego Scudetto, ale to jest taki wyścig ślimaka z żółwiem. Takie mam wrażenie. I tutaj jakby to może ewentualnie zadziałać na korzyść Juventusu, gdybyśmy mieli już o tym gdybać w ogóle. Natomiast też pamiętajmy o tym, że Juventus ma obecnie 9 kontuzjowanych zawodników. Tak, i to znowuż na niekorzyść. Było... Tak, i to jest znowu na niekorzyść. I właśnie tutaj płynnie przechodzę do meczu Juventus Specja dzisiejszego, gdzie Juventus wygrał co prawda 1-0, 3 punkty zapisał na swoim koncie, natomiast patrząc na ten mecz, no nie dało się tego oglądać, oczy krwawiły. Alvaro Morata z bramką nie było spalonego, to jest też w ogóle cud. Natomiast Dusan Vlahović dzisiaj bardzo słabe zawody. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, kto zagrał dobrze, to dziwię się Allegriemu, że tak rzadko, bo w sumie po raz drugi stawia na Artura i Locatellego w jednym składzie, bo widać było od razu, że w momencie, kiedy Locatelli dostaje zupełnie inne zadanie na boisku, to on odżywa. On zupełnie dzisiaj grał dużo lepiej niż w poprzednich meczach. Nie był tak, jak to mówiliśmy wcześniej, wykastrowany, tylko rzeczywiście dzisiaj pokazał to, co potrafi i naprawdę to się dobrze oglądało. Juan Cuadrado zagrał moim zdaniem również bardzo dobre zawody, chociaż tego instynktu snajpera u niego brakuje, bo tam miał tą sytuację, w której mógł wyjść na 2-0, ale raz, że uderzył za lekko, a dwa, że za nisko. No jedno wynikało z drugiego tak naprawdę. A mimo wszystko zawody moim zdaniem Kolumbijczyk zagrał bardzo dobre. Nie mam się jak przyczepić też nawet do Daniela Ruganiego dzisiaj. Chociaż muszę powiedzieć, że końcówka meczu to po prostu była obrona Częstochowy, jeżeli chodzi o Juventus, i drżeć o wynik do samego końca w meczu ze Specją, no to jest tak, no nie przystoi raczej Juventusowi, aczkolwiek Allegri w swoim własnym stylu dokonał tego, co chciał, 1-0, bronimy wyniku, dociągamy to do końca, no i tym razem się udało. Pytanie, czy właśnie tak grający Juventus, czy on jest w stanie dociągnąć coś więcej, żeby zająć lepszą lokatę w tabeli niż ma obecnie? Tak, Adrian już zauważył, że zaczyna się Juve TV. Tak, rzeczywiście to jest ten moment. Wspomniałeś o Vlahoviću, to jest w ogóle, korzystam tradycyjnie z Opta Paolo. To jest pierwszy przypadek w historii, w karierze Vlahov
w Serie A, że nie oddał ani jednego strzału w światło bramki. Zero w tym meczu, więc to jest wielce wymowne, no szczególnie, że po drugiej stronie jednak była Specja, więc parafrazując stary dowcip, no to Juventus co prawda wygrał, no ale niesmak jednak pozostał. Także tak jak mówisz, były takie fragmenty w grze, gdzie no sporo jednak piłkarzom Specji Juventus pozwalał i nawet dwie interwencje Szczęsnego takiej no top klasy, więc myślę, że tutaj wreszcie Szczęsny dostanie dobre noty za ten mecz. Wspomniałeś Cuadrado, faktycznie on tam się, tak, dobrze kojarzę, że Cuadrado wspomniałeś, tak? Bo też on tak, się akurat rzucił w oczy, a teraz zwątpiłem, bo Łukasz Polider znowu już pisze, że tam była wina Cuadrado. I także Locatelli, bardzo dobre zachowanie przy bramce Moraty. Zresztą tam wcześniej, no co prawda Vlachowicz nie oddał strzału, ale też brał udział w tej akcji bramkowej. Także no taki mecz no typowy, może, był to mecz, może typowy nietypowy. Allegri'ego. No właśnie, typowy Allegri'ego. Że może nietypowy mecz Juventusu, ale pewnie Max Allegri zadowolony, nie było zbyt wielu popisów, a 3 punkty są, tak, także można się wybrać w tygodniu do cyrku, a 3 punkty wleciały na konto, także pewnie Max szczęśliwy, ale tak poważnie, no osiągnięty rezultat, ale no gra raczej długimi momentami cieszyć nie mogła, tak? Troszeczkę jednak, no nawet nie chcę powiedzieć, że nie przystoi, nie, ale no coś jest na rzeczy, że to dziwiło, że akurat Specja potrafi się Juventusowi w taki sposób przeciwstawiać, choć no z drugiej strony można też powiedzieć, że Specja miewała już takie występy, w których potrafiła przecież pokonać najlepszych, by nie szukając zbyt daleko. No więc to po pierwsze, ale przecież Specja zwyciężyła w grudniu, jeśli dobrze kojarzę, Milan. Mhm. No tak, no właśnie to jest jakby przywilej tych małych zespołów, że nie stawiasz na nich, a oni potrafią czasami wyszarpać czy to jeden punkt, czy nawet właśnie 3 punkty. Więc no to jest takie zawsze taki element, można powiedzieć, zaskoczenia, chociaż powoli może się do tego Serie A przyzwyczajać, że tu nie ma tak naprawdę meczu, który jest pewniakiem, no tak jakbyśmy właśnie chociażby Salernitana Milan, tak? Więc różnie bywa. Terminarz Juventusu na następne mecze to wyjazd z Sampdorią, gra na Allianz z Villarrealem, Lidze Mistrzów, Salernitana u siebie, no i właśnie 3 kwietnia z Interem na Allianz Stadium również. Teoretycznie Juventus, pomijając Ligę Mistrzów, to przed spotkaniem z Interem teoretycznie Juventus powinien zainkasować 6 punktów. Czy uważasz, że jest w stanie? No to jak najbardziej jest w stanie, bo musiałbym być niespełna rozumu, gdybym powiedział, że nie jest w stanie zrobić 6 punktów z Sampdorią, która jest w takiej formie, w jakiej jest, i z Salernitaną. Sampdoria, kolejny mecz w tej kolejce przegrany, tym razem z Udinese. Nawet Antonio Candreva nie był w stanie tam pomóc, chociaż dwoił się i troił, więc szczerze nie wyobrażam sobie sytuacji, w której by to Juventus tych 6 punktów nie zdobył. Salernitana, przy całej sympatii dla sympatycznej zbieraniny z Salerno, to chyba mecz sezonu już ma za sobą, jakoś nie bardzo
wierzę w to, że oni są jeszcze w stanie na taki poziom wejść, to po pierwsze, a po drugie mam duże wątpliwości, czy oni jeszcze wierzą w to, że się liczą w walce o utrzymanie. Natomiast Sampdoria ma tak katastrofalny lot koszący w dół, że no, nic kompletnie nie wskazuje na to, aby którakolwiek z tych ekip była w stanie czymkolwiek Juventusowi się przeciwstawić. Natomiast, żeby nie było tak różowo, no to pewnie największym przeciwnikiem Juventusu może być sam Juventus, bo myślę, że Sampdoria i Salernitana Juventusowi nie zagrożą, ale Juventus już jak najbardziej jest w stanie to zrobić. Tak, Juventus jest w stanie to zrobić, dokładnie. Tak wiesz, zawsze ja uważam, że w momencie, kiedy wszyscy mówią tak, Juventus zdobędzie te punkty, to nie ma innej możliwości niż 3 punkty, a wtedy przychodzi Juventus i mówi, potrzymaj mi piwo. I wtedy dzieją się cuda. Już wielokrotnie tak się zdarzyło. Jakby zostając też chwilę, albo wracając w sumie do wątku Sampdorii, to też warto dodać, że w 77 minucie spotkania właśnie Sampdorii z Udinese na boisku pojawił się Sebastian Giovinco. Także o, faktycznie. Powrót do Serie A. Wielki powrót. Tak jest. Co prawda nic wielkiego w tym meczu nie dokonał, ale zanotował wejście i powrócił do Serie A. Więc no zobaczymy, co w tych 11 spotkaniach, które zostały, 11, 10, była 28 kolejka. 28, tak? Tak. Tak, to 10 spotkań do końca. Więc co w tych 10 kolejkach będzie w stanie pokazać jeszcze w Serie A? Jestem ciekawy. W ogóle ten mecz Udinese z Sampdorią nie był wielkim może widowiskiem, acz był ciekawy o tyle, że wszystkie bramki padły w pierwszych 13 minutach. To się też nie dzieje zbyt często. Opta Paolo zresztą niezawodna jak zwykle wyliczyła, że to był pierwszy taki przypadek z czasu Salernitana Empoli w październiku ubiegłego roku. No i tak jak mówię, no później Candreva i Ciccio Caputo i jeszcze Fabio Quagliarella próbowali jakoś to wielce groźne Udinese ugryźć, ale to było wszystko za mało nawet na ekipę z Udine, więc coraz trudniejsza sytuacja przed zresztą obiema ekipami z Genui, bo Sampdoria leci w dół, a Genoa w tym dole już jest od dawna i się tam już zaczyna powoli urządzać. To jak ile ta ekipa ma meczów, w których nie zdobyła goli, a dodatkowo w tych, których w ogóle nie padły bramki, to jest też rzecz na dodatkowe podsumowanie, bo we wszystkich ligach top 5 europejskich tylko ekipa Norwich z Premier League ma takich meczów na koncie więcej. Genoa 14 spotkań, w których nie zdobyła gola, a Norwich 16. I nie wiem, czy akurat z tego kibice Genoi chcieliby być dumni, ale na szczęście jeszcze jest Krzysiek Turtan, który zawsze wierzy w Genoę. Może jakiś rekord, słuchaj, można obstawić, ile jeszcze razy w tym sezonie nie zdobędą gola. Jakiś taką. To jest taki permutacja, tak? No. Smutny zakład to by był. Smutny, no, ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma po prostu. Jasne. Dobrze, to teraz tak przypomnijmy tylko. Pierwsze miejsce zajmuje Milan, 60 punktów. Inter jest na drugim miejscu, 58, mecz zaległy. Napoli 57. Miejsce trzecie, miejsce czwarte, 53 punkty Juventus. Za Juventusem również z jednym zaległym meczem Atalanta, 47 punktów. I szóste miejsce należy do Romy, również 47 punktów, ale już bez meczu zaległego. Tak się pierwsza szóstka tutaj nam przedstawia. Znaczy,
Od razu, żeby nie było, to Roma jest przed Atalantą, bo ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań, mimo tego, że mają ten sam punktów, to Roma jest to byli przed Atalantą. Okej. No ja tutaj akurat patrzę na SofaScore. Nie wiem, czy oni po prostu dlatego. To oni pewnie na koniec sezonu dopiero wstawiają. Możliwe, możliwe. Albo po prostu Atalanty tutaj wrzucili jako, że mają mecz zaległy i dlatego. Okej, może. Tak mi się wydaje. No i cóż, siódmy później jest Lazio z 46 punktami i Fiorentina, to już tak do ósmego miejsca dojdźmy, 43 punkty. Jak myślisz, czy tutaj jeszcze dużo zmian zajdzie w tej części tabeli, powiedzmy od 1 do 8? Jak ty byś to widział w ogóle? Na dzień dzisiejszy oczywiście, po tym jak widzisz, jak czołówka gra, jaką ma zadyszkę powiedzmy, no bo wszyscy gdzieś tam większą bądź mniejszą mają. Czy tutaj jakichś dużych przetasowań się spodziewasz? Dużych pewnie nie, ale jest parę ekip, które mam wrażenie się mogą jeszcze wyminąć. I mówiłem ostatnio, że całkiem dobre wrażenie robi na mnie Lazio i że zaczyna być tam widoczne to Sarismo. Zresztą Lazio wygrała teraz w weekend 3-0 na Sardynii i to był też bardzo ważny weekend dla Ciro Immobile, który już jest w tym momencie współliderem, jeśli chodzi o liczbę bramek zdobytych dla Lazio w Serie A. 143, tyle samo co dotychczasowy rekordzista Silvio Piola, więc to ważny mecz i ważny mecz i weekend dla Lazio i dla samego Ciro. Jeśli nie widzieliście, to polecam wam wybitną bramkę, którą strzelił Felipe Anderson. Naprawdę genialnie to zrobił, co zresztą już widziałem, że lata na TikTokach, Instagramach Serie A, bo to jest coś, co można... Czy on to zrobił genialnie, ale co zrobiła obrona? Tak, no też po prostu... oczywiście, że tak, ale zawsze łatwiej pochwalić niż zganić, więc to Lazio mi się naprawdę podoba i jeżeli uda im się utrzymać formę, jeśli nie stracą zbyt wielu piłkarzy i ta intensywność będzie nadal na takim poziomie, to oni myślę, że mogą jeszcze pójść w górę i mam takie wrażenie, że mogą się minąć z Atalantą, a może nawet z Romą, bo ostatnio się zresztą właśnie z kolegą Adamem założyłem o to, że Lazio będzie wyżej niż Roma i to póki co... O Kubusia, z tego co pamiętam. Tak, o Kubusia, o dużego Kubusia, więc podtrzymuję to. Natomiast jeśli chodzi o top 4, to ja myślę, że tam nikt nowy nie wskoczy i gdybym miał na dziś typować mistrza, to bym postawił na Inter. Okej. To jest najbardziej logiczne w tym momencie się wydaje, tak postawić. Tak, no, wiem, że tutaj nie wzbiłem się na wyżyny oryginalności. No słuchaj, możesz dołączyć do grona powiedzmy tych małych szaleńców, którzy uważają, że Juventus. Są powoli też takie osoby, które gdzieś tam zaczynają o tym mówić. Ja mówię tak szaleńców, oczywiście przepraszam, jeżeli ktoś się poczuł urażony, nie o to mi chodzi. Natomiast no, jest to gdzieś tam sfera takich naprawdę bardzo dużych marzeń, jeżeli o to chodzi. Też bym postawił na Inter, więc tutaj nie ma jakby też... wielkiego zdziwienia, tak, że mówię Inter. Natomiast no, jestem ciekawy, co wymyśli ten Milan Piolego, bo jeżeli chodzi o Napoli, to ja zdania nie zmieniam, to jest drużyna nieprzewidywalna, która myślę, że tak bardzo będzie chciała zdobyć to Scudetto, że na końcu znowu się wyłoży. Tak uważam. Wielce możliwe. Tutaj jeszcze widzę, że Paspro pyta nas o piątka i o Fiorentinę, która w sumie też jest w miarę blisko tej strefy pucharowej i stracone co prawda punkty w weekend z Lasem Verona, natomiast no, przy jakiejś dozie szczęścia i przy dobrej formie Krzysztofa Piątka to pewnie Liga Europy czy Liga Konferencji byłaby w ich zasięgu. Pytanie o Piątka. Ile miałby kosztować Piątek Fiorentiny? Jaka tam jest kwota wykupu?
Ja nie pamiętam, więc ja myślę, że on przekonał i zresztą Vincenzo Italiano podkreślał to, że to jest właśnie ten napastnik, którego o 15 milionów. No to ja bym się nad tym mocno zastanowił, szczególnie biorąc pod uwagę, że właśnie Vincenzo Italiano go chwali, mówi, że to jest właśnie tego typu napastnik, którego on potrzebował, że on świetnie rozumie jego rozwiązania taktyczne, że się dobrze odnajduje w jego grze. Wielu stawiał w przerwie, że to Artur Cabral będzie następcą Vlahovicia, tymczasem... No tak miało być. Tak miało być, a tutaj zupełnie, no może nie znikąd, ale no z nienacka wskoczył Pio. No i robi robotę. Akurat ta bramka, którą strzelił przeciwko Elasowi, to taka nie w jego stylu, bo naprawdę zrobił to fajnie, tak, fajnie technicznie, a nie tylko wbił piłkę nad linią, czy jakiś tam w ślizg, czy coś ten w tym stylu. Także wydaje się, że on się tam zaczyna dobrze czuć, a może nawet coraz lepiej. Więc ja bym na miejscu, oczywiście fajnie jest wydawać czyjeś pieniądze, ale na miejscu komisji bym się nad tym dobrze zastanowił. No to jest takie zdziwienie rzeczywiście, znaczy inaczej, to, że Piątek strzela dużo i że czuje się dobrze we Włoszech, to nie jestem zdziwiony, natomiast rzeczywiście no, wszyscy stawiali na Cabrala, rzeczywiście, no, zresztą sama Fiorentina tak naprawdę myślę, że z taką... Dlatego zatrudniali właśnie tego zawodnika, żeby był właśnie nowym Vlahovićem, a okazuje się, że tutaj właśnie, tak jak mówisz, z nienacka wyskoczył Piątek i to on tutaj jakby teraz rozdaje karty. No zobaczymy na jak długo jeszcze, chociaż Cabral póki co wielkich zawodów w Fiorentinie nie grał, a właśnie trzeba powiedzieć, że Piątek tak naprawdę z marszu od razu zaczął strzelać, szczególnie właśnie w Pucharze Włoch. No a teraz i w lidze, więc no, ja życzę oczywiście jak najlepiej Polakowi, niech zdobywa te bramki, niech walczy, byle nie w meczach z Juventusem. Ale no to jest, znaczy inaczej, to jest bardzo miło patrzeć, że rzeczywiście po takiej tułaczce, którą on przeszedł i po tylu tych zawirowaniach, szczególnie w Hercie, że w końcu znalazł, myślę, że znalazł w końcu swoje miejsce na ziemi znowu, że są to Włochy i nieważne tak naprawdę już, który to klub, no ale widać, że to nie musi być czołowy klub Serie A, bo w Milanie przecież wiadomo na początku ładował bramkę za bramką, później się zaciął, no ale wcześniej przecież w Genoi strzelał aż miło, więc... Może po prostu tutaj właśnie Włochy i takie powiedzmy kluby jak właśnie Fiorentina, które gdzieś dobijają się do czołówki, to jest miejsce dla Piątka i oby tak zostało, żebyśmy mogli się cieszyć jego bramkami. Tak, no dobrze. Toskańskie słońce i włoska pasta po prostu mu służą. Myślę, że każdemu by służyło. Ja bym na takie słońce na pewno nie narzekał. Dobrze, Marcin, czy chcielibyśmy jeszcze poruszyć jakiś mecz, nie wiem, że jakaś Genoa z Empoli, fascynujący please mecz. No, please no. Pozdrawiamy Arka, bo wiem, że oglądał to spotkanie, byłem zdziwiony, że jest jednym z trzech widzów, którzy poświęcili półtorej godziny na te zawody. Ciekawy był mecz Wenecji z Sassuolo. Niewiele nam już czasu zostało, ale radosna obrona Wenecji plus bardzo tradycyjnie ciekawy atak Sassuolo sprawił, że ten mecz był naprawdę dobry i padło tam dużo bramek. Co ciekawe, z tych pięciu bramek aż trzy to były rzuty karne. No ale gole zdobywało trio Raspadori, Scamacca i Caprari, tak? Nie Caprari, tylko te. No bramki zdobywali, tak, Berardi, Scamacca, Berardi właśnie, Raspadori. Caprari strzelał za Werony przecież. Tak, i Tomasz. Także tam się dużo działo, natomiast
No, taki mecz bez większego gatunku emocjonalnego, oczywiście poza kibicami Wenecji, no bo tam coraz trudniejsza sytuacja ekipy z północy. Ale no Sassuolo po raz kolejny tutaj pokazuje, że umiejętności ofensywne i strzeleckie tej ekipy są na naprawdę imponującym poziomie. Tak osobiście to żałuję, że oni tyle punktów potracili w tych spotkaniach z tą dolną połówką tabeli, bo akurat Sassuolo to bym chętnie zobaczył w Europie. No to jest ciekawie budowana drużyna. Co prawda to nie jest to samo, co właśnie za wspominanego tutaj już De Zerbiego, ale to ciągle jest silna drużyna, taka nieoczywista silna drużyna. I zauważ, że to jest kolejny gdzieś tam mecz, gdzie na listę strzelców właśnie wpisują się praktycznie wszyscy ofensywni zawodnicy tego klubu. Tak? Bo zawsze jest tak, że Scamacca coś strzeli i Raspadori i Berardi jeszcze coś dorzuci. W różnej konstelacji oczywiście, ale zawsze gdzieś to trio się pojawia. To jest ciekawe i rzeczywiście świadczy o tym, że oni mają niesamowity potencjał, jeżeli chodzi właśnie o swój atak. Pytanie, jak każdy z tych zawodników odnalazłby się raz, że osobno, a dwa w innych czołowych klubach Serie A. Tak? No, o Scamacce mówi się, że na 90% już w tym momencie dołączy do Interu. Jestem ciekaw, jak tam by sobie poradził. Mówiło się, że on wcześniej też miał iść do Juventusu, kiedy jeszcze nie mówiło się o Vlachowiciu. O Berardi też coś tam przebąkuje o tym, że chciałby już z Sassuolo odejść, ale pewnie znowu skończy się na tym, że od paru ładnych lat tak. Już tak mówi, tak, tylko chyba nie może kasy na bilet znaleźć, żeby stamtąd wyjechać. No, albo coś firma przeprowadzkowa po prostu, wiesz, za dużo bierze kasy i nie może się dogadać. No, no i Radko Raspadori ale się boi po prostu. Myślę tak, że się boi. No i Raspadori i Fratesi, tak? O nich też się mówi, że mają się przenieść do innych klubów. No, naprawdę jestem ciekawy, jak oni poradzą sobie w innych klubach z lepszą, powiedzmy, renomą. No z tego topu Serie A, tak? Chciałbym ich zobaczyć, bo w kolektywie, w tym Sassuolo, które jest, no radzą sobie idealnie. Zobaczymy, co będzie, jeżeli to Sassuolo rzeczywiście zostanie rozbite i przyjdą tutaj w grę pieniążki, transfery i jak ci zawodnicy będą sobie radzić później. Tak, okay. No, myślę, że jeśli chodzi o tę kolejkę, to wszystko. Dosłownie w dwóch słowach, bo wiem, że już jest północ, to tylko chciałem powiedzieć, bo wspomnieliśmy już o tym, że Inter we wtorek gra Ligę Mistrzów, to w czwartek jeszcze czekają nas dwa występy innych włoskich ekip, najpierw o 18:45 w Lidze Konferencji Europy w 1:08 AS Roma zagra na wyjeździe z holenderskim Vitesse Arnhem, a od godziny 21:00 no moim zdaniem hitowo zapowiadające się starcie w 1:08 Ligi Europy Atalanta na swoim stadionie podejmuje niemiecki Bayer Leverkusen. Że teoretycznie dwie ekipy, które dużo bramek strzelają i równie dużo tracą, także mam nadzieję, że jakiś fajny overek tam się pojawi, a tak serio to liczę na dużo fajnego, ofensywnego futbolu. No i ponownie będziemy mieli sposobność, żeby być może oglądać na włoskim boisku Patryka Schicka. Tak, który całkiem dobrze radzi sobie właśnie w Leverkusen. No zobaczymy. Trzymamy oczywiście kciuki za oba włoskie kluby. W sumie oba w Lidze Europy i Lidze Konferencji. No i za Inter też trzymamy kciuki. Zobaczymy. Tak, może zdarzy się cud i rzeczywiście Liverpool odpadnie. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze podsumowanie 28. kolejki. Za czas poświęcony dla nas, za to, że nas oglądaliście, dziękujemy serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę, żeby nas zasubskrybować, żeby kliknąć dzwoneczek. No i cóż, do zobaczenia przy okazji kolejnych live'ów. Żegnają się z Wami Filip Kotowicz i Marcin Jerzyk. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Buonanotte.